Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. Chciałbym w tym materiale powiedzieć kilka słów na temat światła i konkretnie na temat światła punktowego. Otóż światło punktowe jest prostym obiektem, który dodany do sceny wygląda bardzo niepozornie. Dodaje się go za pomocą kombinacji Shift A, a następnie wyboru z menu ADD, czyli dodaj lampy, która nazywa się Point. Tego typu lampa, jeżeli ją zaznaczę i przesunę, wygląda jak lampa, która przypomina taką kropkę. Nie mogę jej tutaj za bardzo powiększyć. I jest to lampa, która jest takim punktem obwiedzionym cieniutką linią przerywaną. Tego typu lampa działa w jakiś sposób na scenę, a konkretnie w taki sposób, że świeci. Włączę teraz wyświetlanie przycisków. Dodam do sceny zwykłego plane'a, którego przeskaluję 100 razy, aby był dość duży. Upewnię się, że na mojej scenie jest kamera. Wezmę sobie tę kamerę stąd. Za chwilę pokażę, o co tu chodzi. No i teraz jak zrobię render, to otrzymam widok generowany przez mojego plane'a oraz światło, które znajduje się ponad nim. Na pierwszy rzut oka wydaje się to mało ciekawa scena, ale zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób światło rozprasza się po powierzchni. Można łatwo zauważyć, że w centralnym punkcie obrazu światło jest najjaśniejsze, ponieważ powierzchnia jest tam najjaśniejsza. Natomiast w miarę oddalania się od kamery w różnych kierunkach światło słabnie. I to osłabianie się światła jest jego cechą dosyć ważną tutaj i działa w pewien określony sposób. Przygotowałem taką krótką animację, którą zaraz sobie obejrzymy, która pokazuje, w jaki sposób kąt padania światła na powierzchnię wpływa na jego siłę. Otóż to moje słoneczko, tutaj to jest światło. I to światło wysyła promienie w różnych kierunkach. To jest zwykłe światło punktowe, właśnie taki typowy point light. No i teraz takie światło, znajdując się nad powierzchnią, świeci na tę powierzchnię w kierunku prostopadłym. To jest ta strzałka, którą tutaj mam. Oczywiście promienie wysyłane są we wszystkich kierunkach, zatem kolejne promienie uderzają w powierzchnię pod coraz mniejszym kątem. Im ten kąt jest mniejszy, tym siła światła odbitego od powierzchni jest mniejsza. I dlatego powierzchnia jest coraz ciemniejsza. Jeżeli będę przesuwał tego typu światło, to ono będzie mi oświetlało w różne części powierzchni z różną intensywnością. Intensywność tego świecenia jest zależna od kilku parametrów. Teraz wróćmy do sceny, na której mam to swoje zwykłe światło. Ustawienia tego światła mogę zmieniać za pomocą panelu o nazwie Object Data i standardowym typem światła domyślnym jest światło typu Point. To światło ma szereg różnego rodzaju ustawień. Te ustawienia są wspólne dla niektórych świateł, a niektóre są charakterystyczne tylko dla tego rodzaju światła. Ustawienia wspólne to przede wszystkim kolor światła. Jest to ten biały prostokąt. Mogę wybrać z kolorów inny kolor i światło wtedy świeci w innym kolorze. Mogę wybrać również energię światła. Tę opcję również mają wszystkie 5 rodzajów świateł, które są w Blenderze. Energia oznacza jasność źródła. Jeżeli energia będzie niewielka, otrzymam w efekcie światło, które świeci dosyć ciemnym światłem. Jeżeli energię zrobię dosyć sporą, maksymalną wartością dostępną na suwaku jest 10, to będę miał światło bardzo jasne. Mogę wpisać oczywiście ręcznie inną wartość, na przykład 500, co powoduje, że scena staje się całkowicie biała i niewiele na niej widać. Domyślną wartością energii jest 1 i generuje to całkiem niezłe światło. Światło zanika w miarę wzrostu odległości od źródła. I ten zanik jest nazwany fall-off. Jest to po prostu zwykły zanik. I teraz ten zanik jest zrobiony za pomocą funkcji, która powoduje, że światło zanika w sposób zgodny z odwrotnym kwadratem odległości. Jest to inverse square, czyli odwrotny kwadrat. Odległość jest określona przez parametr distance. Jeżeli zwiększę distance do 100, to będzie oznaczało, że światło po przebyciu 100 jednostek Blendera straci połowę swojej energii. Oczywiście będzie mi to generowało troszeczkę jaśniejsze rendery w przypadku, kiedy nie zmieniłem energii, a zwiększyłem dystans. Jeżeli ustawię dystans na 1, otrzymam bardzo ciemne światło, które niewiele rozjaśnia, ponieważ jego energia jest bliska 0, już nawet w pobliżu tego miejsca, które jest tuż pod lampą. Domyślną wartością dystans jest 25. Jeżeli włączę sobie checkbox o nazwie Sphere, w tym momencie wymuszę, aby odległość, po której światło znika całkowicie, była określona przez parametr Distance. Czyli, tak jak teraz mam Distance 25, to siła światła w miejscu 25 jednostek Blendera wynosi 0. Jeżeli zaznaczę Sphere, siła światła w 25 jednostkach będzie wynosiła 0.
Na dowód tego światło jest pokazywane na scenie w postaci takiej okrągłej obwódki. Zmieniając dystans np. na 10, mogę ograniczyć zasięg światła w sposób całkowity. Światło poza tą sferą nie istnieje. Oświetla mi także niewielki obszar, niezależnie od swojej jasności. Jeżeli ustawię jasność 10, będę miał również taki sam zasięg. Następna opcja to nie tylko dystans, ale sposób zaniku światła. Jeżeli światło ma zanikać w sposób odwrotnie kwadratowy, to dostaję taki render jak w tej chwili. Tak to wygląda. Może ograniczmy tą strefę do 15 jednostek. Teraz mogę zmienić zanik światła na przykład na stały. Stały zanik światła jest trochę inną funkcją, tak samo jak na przykład odwrotny zanik liniowy, ewentualnie zanik światła ważony. Mam teraz tutaj coś takiego jak współczynniki sterujące jasnością, liniowość oraz kwadratowość zaniku światła. Sterując tymi dwoma parametrami mogę określać, w jaki sposób światło na mojej scenie będzie zanikało, czyli jak bardzo będzie wielki udział składnika liniowego oraz kwadratowego. Nie powoduje to istotnych różnic w tym przypadku, ale mogę takie parametry zmieniać, aby uzyskać określone efekty. Istnieje również sposób ustawienia krzywej dotyczącej zaniku światła i ta krzywa będzie określała, w jaki sposób światło będzie zanikało. Dostaję wtedy dodatkowy panel o nazwie krzywa zaniku i będę mógł tutaj za pomocą tej krzywej określić, jak światło zanika. Jeżeli stworzę tego typu krzywą zaniku, to światło będzie bardzo ciemne, ponieważ w tej odległości, gdzie jest blisko do źródła, mam wysoką intensywność, następnie ona bardzo drastycznie spada w miarę oddalania się od źródła. Odległość maksymalna jest po prawej stronie tego wykresu. Jeżeli ograniczę zanik światła w inny sposób, to będę miał bardzo powolny spadek jasności, a następnie bardzo gwałtowny przy krawędziach, co spowoduje mi, że powstanie mi taki wyraźny placek światła. Jeżeli tego typu krzywą wzbogacę o dodatkowe punkty, to mogę utworzyć taki niefizyczny zanik światła, realizowany w oparciu o kilka różnych przebiegów, co powoduje, że na moim renderze mogą się pojawić pasma jasności i ciemności. Oczywiście zależy od tego, ile dodam takich punktów, będę miał mniej lub bardziej skomplikowany przebieg jasności światła i może to prowadzić do całkiem ciekawych efektów. Na przykład teraz utworzyłem coś, co przypomina trochę pierścienie Saturna. Jest to dedykowany zanik światła, który można sobie na różne sposoby ustawiać lub włączać. Dodam jeszcze jedną krzywą w tym miejscu, o, na przykład tutaj. No i mam teraz troszeczkę bardziej zębaty. OK, wyłączę teraz te ustawienia. Wrócimy do standardowych. Inverse square bez sphere. Mam także taką opcję jak negative. Negative jest zanegowaniem światła, a więc światło nie świeci rzeczywiście światłem, tylko świeci tak zwaną ciemnością. Jeżeli włączę taki parametr, oczywiście nic nie zobaczę, dlatego że na scenie mam tylko jedno światło, więc jest ciemno, a to światło dodatkowo jeszcze odejmuje światło ze sceny. Jeżeli dodam do sceny drugie takie światło o normalnych, domyślnych ustawieniach i ustawię je na przykład w tym miejscu, to światło, które będzie odejmowało mi blask tego normalnego świata, będzie powodowało, że scena w pewnym obszarze będzie ciemna. Spójrzmy teraz na scenę z pewnej odległości. Muszę jeszcze ustawić odpowiednią kamerę. Nie wiem, gdzie mam tą kamerę, zaraz do niej wrócimy. Gdzieś mi ta kamera znikła, więc może tę kamerę usunę. Dodam nową kamerę. Tę kamerę troszkę podniosę i ustawię sobie w taki sposób, aby było widać scenę. To jest scena widziana z góry. Teraz troszeczkę obniżę moją kamerę, po to, aby zobaczyć moje światła z pewnej odległości. Obecnie widzę oba światła. Teraz jedno z nich przełączę na tryb negative. Poprzedni render wyglądał w ten sposób. Po włączeniu negatywnego światła widzimy, że ono odejmuje światło od tego, co jest na scenie oświetlone. Jeżeli takich świateł świecących normalnie mam więcej, to mogę stworzyć dość ciekawie wyglądające obszary, które będą po prostu pogrążone w cieniu. Jest to opcja dość rzadko wykorzystywana, no ale może służyć do osiągnięcia pewnego rodzaju dziwnych efektów. Dodatkowo trzeba dodać, że jeżeli światła, które są białe, będą światłami kolorowymi, na przykład czerwonymi, to światło, które będzie odejmowało od nich cokolwiek, nie będzie zmieniało koloru światła, które osłabia. Natomiast jeżeli światła świecące prawdziwym białym światłem będą białe, natomiast światło, które odejmuje barwę, będzie miało jakiś kolor, to ono odejmie tylko ten kolor, który posiada, na przykład zielony.
Pozostanie wtedy barwa dopełniająca, może odejmę kolor czerwony. Dopełniającą barwą dla tej barwy będzie coś zbliżonego do barwy cyjan. No i teraz dostaję tutaj świecenie, które pozostało z obu lamp świecących na biało. Została z nich składowa, tylko taka niebiesko-zielona. Parametr, który nazywa się thisLayerOnly, oznacza parametr, który każe światło, czy też zmusza światło do oświetlania obiektów, które znajdują się razem z nim na tej samej warstwie. Dla przykładu, jeżeli dodam sobie do sceny coś takiego jak kostkę, dodam także jakąś kulę, to te dwa obiekty znajdują się obecnie na jednej i tej samej warstwie i to jest pierwsza warstwa. Jeżeli zrobię teraz render, to mam tutaj ciemno, dlatego że to światło zostało z włączonym parametrem negative, a więc teraz mam już normalne dwa obiekty. Te dwa obiekty oświetlane przez światło są oświetlane na razie łącznie, wspólnie. Ale mogę zmienić tę sytuację, przenosząc jeden z tych obiektów na inną warstwę. No i teraz weźmy na przykład ten klocek. Przeniosę go na warstwę o numerze 3, za pomocą naciśnięcia M i trójki. I teraz ten klocek jest na trzeciej warstwie, nie będzie się renderował. Aby renderować również trzecią warstwę, muszę zaznaczyć z Shiftem trzecią warstwę i pierwszą. Przypominam, że na drugiej warstwie mam ten swój dziwny układ promieni światła. Na razie nie będę go używał. Teraz jeżeli zrobię render, to kostka się renderuje. Natomiast jeżeli to światło będzie miało włączoną opcję thisLayerOnly, ono zacznie oświetlać wtedy wyłącznie obiekty, które znajdują się razem z nim na tej samej warstwie. A więc w tym przypadku będzie to oświetlona kulka. Kostka już nie będzie doznawała światła, czy też działania światła z tego pierwszego, z tej pierwszej warstwy. No i w efekcie będzie całkiem czarna. Jeżeli na trzecią warstwę dodam jakieś światło, którego kolor zmienię na przykład na zielony, i temu światłu również włączę opcję thisLayerOnly, to wtedy światło zielone będzie oświetlało moją kostkę, ale tylko tą kostkę, nic poza tym. Więc jeżeli zaznaczę znowuż obie warstwy do renderowania, wyrenderuję, to otrzymam zieloną kostkę oświetloną zielonym światłem na warstwie trzeciej i zwykłą kulę oświetloną zwykłym światłem na warstwie pierwszej. Między tymi dwoma światłami nie ma żadnego związku, natomiast obiekty widać normalnie wyrenderowane. Mamy także opcję taką jak specular w ustawieniach światła. Jest to opcja, która decyduje o tym, że światło wzbudza w obiekcie rozbłyski podobne troszeczkę do odbić takich lustrzanych. Jeżeli ustawię jeszcze cieniowanie na smooth na tej kuli, to będzie widać na niej połysk światła w formacie specular. Teraz wyłączając ten połysk w świetle mogę spowodować, że tego połysku nie będzie. A więc wyłączam specular, tak wyglądał mój poprzedni render i teraz zniknął mi ten blask światła. W podobny sposób mogę wyłączyć na przykład kolor dyfuzyjny mojego obiektu i światło teraz oświetla obiekty, powodując w nich tylko odblask, nic więcej. Nie widać w ogóle koloru, światło na ten kolor nie wpływa. No więc tego typu opcje dotyczą wszystkich ustawień każdego światła. Jeżeli pozmieniam rodzaje świateł, to zmieniają się jakieś parametry pod spodem, natomiast te cztery opcje zawsze pozostają. To co mamy poza tymi ustawieniami w lampie, to są opcje cienia. Obecnie nie mam włączonego cienia i moja lampa jest rysowana w taki sposób, że jest tylko zwykłym takim kółeczkiem przerywanym. Jeżeli włączę w tej lampie cień, to pojawia się drugie kółeczko i ono mi mówi o tym, że rzeczywiście lampa ma jakiś cień, którego używam. Jeżeli wyrenderuję obraz z cieniem, to poza kulką pojawia się straszliwie czarny cień. Ten cień jest rysowany metodą ray shadow, czyli metodą tworzenia promieni światła, które określają, w których miejscach ma się ten cień znajdować. Ten cień jest czarny. Można zmienić kolor cienia, wybierając jakiś inny kolor z obiektu i wtedy cień staje się lekko niebieski. Jeżeli podniosę jego jasność, to będzie widać, że rzeczywiście mam niebieski cień pod obiektem. Standardowo cień jest czarny, co oczywiście jest sensowne. No i tak samo, cień może dotyczyć tylko obecnej warstwy, podobnie jak światło może dotyczyć tylko obecnej warstwy. Ewentualnie mogę renderować tylko i wyłącznie cień. A więc mój obiekt znika. Jeżeli miałbym jeszcze jakieś inne światło na tej scenie, typu point, na przykład tutaj, to będę miał cień, którego tamto światło troszeczkę, który tamte światło troszeczkę rozjaśnia. Więc moja pierwsza lampa, którą mam dodaną na scenę, która generuje cień, nie oświetla mi w ogóle obiektu. Proszę zobaczyć, że z tej strony kulka jest całkiem czarna, tak jakby tej lampy tam nie było. Natomiast lampa, która jest po tej stronie, generuje cień. Cień ten jest rozjaśniony dodaną lampą, która stoi w tym miejscu. Natomiast ta lampa nie generuje własnego cienia, ponieważ gdyby generowała, to cień byłby również tutaj z tyłu i kulka byłaby w większości ciemna. Mogę ten cień włączyć
Teraz widać, że wygenerowała mi ona strasznie czarny cień. A więc mogę włączyć generowanie tylko cienia dla lampy, co samo w sobie jest dosyć ciekawym efektem. Pozostałe opcje, które tutaj mam, to są opcje, które dotyczą tego, w jaki sposób cień jest renderowany. W chwili obecnej ten cień jest bardzo czarny i bardzo ostry, wygląda bardzo nieprzyjemnie, ale można to zmienić. Zmienić to można za pomocą ilości próbek, które są dodane do cienia. Zwiększenie ilości próbek powoduje, że cień liczony jest z pewnym rozmyciem. I to rozmycie jest mniej lub bardziej dokładne, zależnie od tego, ile mam próbek. Tego typu obliczenie robione jest za pomocą tak zwanego quasi Monte Carlo, które teraz jest ustawione w modelu adaptatywnym. Model adaptatywny reaguje na parametr threshold, który oznacza, jak precyzyjnie ma być liczone światło. Jeżeli zwiększę threshold do 1, to w tym momencie będę dozwalał na istnienie dużych błędów w liczeniu tych 10 próbek. A więc jeżeli będą obok siebie jakieś dwie próbki światła, które mają bardzo podobne kolory i jest to różnica mniejsza niż 1, w tym momencie nie będą liczone wszystkie próbki, tylko jakaś mniejsza ich ilość. Spowoduje to, że ten cień będzie niezbyt precyzyjnie liczony. Jeżeli będzie tych próbek dodatkowo mniej, to dostanę cień bardzo taki ziarnisty, no i taki po prostu niezbyt ładny. To oczywiście rzecz gusta, a o gustach dyskutować nie mam zamiaru. Więc jeżeli teraz chcę, aby threshold był mniejszy, to go zmniejszam. Jeżeli ustawię threshold 0, wtedy zmuszam swoją metodę Monte Carlo do liczenia pełnego zestawu dwóch próbek, co powoduje, że ten cień będzie przy większej ilości próbek, zwłaszcza odpowiednio gęściej liczony. Widać także, że tego typu obliczenie wyraźnie zwiększa czas obliczeń. Na przykład tego typu 10 próbek liczonych było za pomocą prawie 4 sekund. Jeżeli ustawię threshold na jakąś niewielką wartość, np. 0,1, wtedy dopuszczę do istnienia tutaj drobnych nierówności i drobnych błędów. Niemniej jednak to przyspiesza obliczenia, ponieważ będzie liczona mniejsza ilość próbek, co pozwala przyspieszyć mi render. Na przykład teraz trwał tylko niecałe 2 sekundy, w porównaniu do poprzednich prawie 4. A wygląd tego cienia jest prawie taki sam jak poprzednio. Inna metoda liczenia cienia to jest stałe quasi Monte Carlo i tutaj nie mam czegoś takiego jak threshold i zawsze, za każdym razem liczone jest 10 próbek. A więc jest to metoda wolniejsza, ale może powodować, że cień będzie liczony trochę dokładniej niż normalnie w metodzie adaptatywnej. Oprócz tego, że mam taką metodę adaptatywną, mogę pogłębić miękkość tego cienia. Obecnie miękkość ustawiona jest na 0,1, minimalna wartość to 0, cień wtedy nie jest w ogóle miękki, chociaż leciusieńko antyaliasowana jest jego krawędź. Jeżeli ustawię miękkość cienia na przykład na 5, to spowoduje, że cień będzie dość ładnie rozmyty i to będzie wyglądało dużo lepiej niż taki zwyczajny, ostry cień. Ekstremalne pomiękczenie cienia powoduje, że ten cień stanie się dużo słabszy, no i będzie się ładnie za obiektem rozmywał. Ale wtedy oczywiście trzeba dać więcej próbek światła, dlatego że w tym miejscu tutaj tego świata trochę brakuje. Jeżeli więc ustawię na przykład 24 próbki, to będę oczywiście czekał na dłużej trwające obliczenia, ale mój cień wyjdzie również dużo lepiej. Poczekamy chwilę, aż wyrenderuje się cała scena. Widać, że jest dosyć długi ten render i cień mimo wszystko nadal wykazuje pewną tendencję do szumu. Dlatego należałoby teraz zmniejszyć threshold, ewentualnie użyć metody constant quasi Monte Carlo. To są wszystkie opcje, które dotyczą renderowania światła typu point. No i czas poczekać na następne tutoriale na temat pozostałych rodzajów światła. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.